Pan z wami. Słowo Ewangelii według świętego Mateusza. Jezus powiedział do swoich uczniów: nie każdy, który im mówi Panie, Panie, wejdzie do Królestwa Niebieskiego, lecz ten, kto spełnia wolę mojego Ojca, który jest w niebie. Każdego więc od tych słów moich słucha i wypełnia je, można porównać z człowiekiem roztropnym, który dom swój zbudował na skalę. Spadł deszcz, wezbrały rzeki, zerwały się wichry i uderzyły w ten dom. On jednak nie runął, bo na skalę był utwierdzony. Każdego zaś, kto tych słów moich słucha, nie wypełnia ich, można porównać z człowiekiem nierozsądnym, który dom swój zbudował na piasku. Spadł deszcz, wezbrały potoki, zerwały się wichry i rzuciły się na ten dom. I runął, a upadek jego był wielki. Oto słowo Pańskie. Amen. Miałem dzisiaj odwiedziny pewnego mężczyzny. Zobaczył zapalone światło, zapytał, czy można do księdza przyjść, chwilę porozmawiać, na chwilę. I tak się zeszła godzina. Człowiek, który zawsze mnie mobilizuje do męskich rekolekcji, mówi, że musi mieć w roku, przynajmniej raz w roku, taką sytuację, w której chce się spotkać z ludźmi, którzy podobnie myślą. Jedzie jutro na Wigilię z firmy, z dużej firmy i mówi: tak naprawdę to żadna Wigilia. Zapytam, czy śpiewają tam kolędy. Jakie kolędy? A czy są tam chociaż jakieś potrawy postne? No chyba z ksiądz żartuje. Chodzi przede wszystkim o to, by się nachlać. Wigilia. I mówi mi o tym, że kiedyś grał w squasha. Ten squash stał się dla niego religią. Cała ceremonia, środa, sobota, niedziela, przepraszam, wyjazd do Białej Podlaski, bo tutaj w Siedlcach ten boisko stało zamknięte, więc dobre półtorej godziny w jedną stronę, dobre półtorej godziny w drugą stronę, ze dwie godziny pogrania, 5 godzin. I mówi do mnie: wie ksiądz, nieważna była rodzina, nieważna była niedziela, nieważne były różnego innego rodzaju moje relacje w rodzinie. Najważniejszy był squash. Musiał być wysportowany, musiał być w formie. Wie ksiądz, co Bogu dzięki, zapłaciłem za to cenę. I cieszę się, że uszkodziłem sobie kolano, bo to pozwoliło mi zwrócić uwagę zupełnie na inne rzeczy, na inne wartości. Na moment budowania relacji w rodzinie, z dziećmi. I tak sobie o nim przypomniałem, kiedy czytałem to dzisiejszą Ewangelię. Bardzo dobrze mi znaną, bardzo często na rekolekcjach zaczynam w ogóle rekolekcję od tej Ewangelii. O budowaniu. Na czym człowiek buduje? Albo inaczej, co człowiek chce zbudować? Prawdę mówiąc, wcale wam nie zazdroszczę waszej młodości. Ani trochę. Czyżbym nie chciał być młody? Może tak. Może niektóre rzeczy bym zmienił. Może niektóre wybory inaczej bym pokierował. Może niektóre decyzje bym zmienił. No bo tak z perspektywy czasu pewnych rzeczy człowiek żałuje. Pewnych decyzji, pewnych słów. Młodość, jak tu mówił poeta, durna, chmurna. Człowiek czasami się bardzo zagalopował. I pewnie będzie za co przed Bogiem odpowiadać. Ale nigdy w życiu mi się nie zmienił na to, żeby żyć w tych czasach, co wy, jako człowiek młody. Nigdy. Patrzę na moich uczniów, patrzę na was, patrzę na harcerzy, bo z młodymi ludźmi mam dużo do czynienia. Myślę: Boże, jakie są durne czasy. Jak tym ludziom jest ciężko. Wy pewnie inaczej na to patrzycie, bo dla was to, co się dzieje, jest pewną normą. A ja tak sobie myślę, czy człowiek dzisiaj buduje?
żeby zbudować dom, to trzeba mieć jakiś plan. Oczywiście trzeba mieć kasę, pozwolenia, cała procedura, ale na pewno trzeba mieć jakiś projekt, jakiś plan. Coś, co pokazuje pewien cel, do którego się dąży. Kiedy pytam ludzi młodych, z którymi uczę w szkole, których uczę w szkole, mało który z nich ma plan. Plan na swoje życie. Jakim ja bym chciał być człowiekiem? Nie co chciałbym robić, bo część z was pewnie kończy szkołę, myśli o tym, skończę szkołę, dobra, wyjadę sobie do Holandii, do Belgii, do Niemiec, czy gdzieś tam, kasę natłukę w szybkim tempie, no i coś będzie. Ale zawsze zostaje pytanie dalej, no ale po co to? Do czego to ma zmierzać? Zadać sobie pytanie o plan budowy mojego życia. Jest takie powiedzenie, że mężczyzna musi zbudować dom, zasadzić drzewo, spłodzić syna. Jest jakiś plan. Czy ja mam plan na swoje życie? Czy ja mam plan budowania mojego życia? Co ja bym chciał zobaczyć? Tak podpowiem sobie, że wczoraj akurat siedziałem w biurze, myślę, jestem sam na dyżurze, włączę kamery, popatrzę, co się dzieje. Co się dzieje w sali audiowizualnej. Co się dzieje na siłowni, po korytarzach, tak sobie popatrzyłem. I tak spojrzałem, jak to niektórzy podchodzili do lustra i tak patrzyli sobie, czy urosły już mięśnie. Myślę, o Boże, prezentacje, super. Urosły, fajnie. I tak pomyślałem sobie, czy to jest jedyny rozwój? Czy to jest jedyny rozwój? Pewnie, że dla mnie człowieka oty tego, szyty tego, czy nie wiem jak to nazwać, też by się zdarzyło trochę ruchu, trochę ćwiczeń i tak dalej. Może mi się nie chce, może to moje lenistwo, może to strach, lęk, przed tym, że sobie poradzę, nie wiem. Ale tak sobie myślę, czy czasami człowiek nie patrzy tylko na to, co zewnętrzne. Tak, możecie być super przystojniakami. Możecie być super zbudowani, super eleganccy, pachnący. Ale co w środku? Ile z takim piękno duchem można żyć? Ile z takim człowiekiem, który jest może nie pusty wewnętrznie, ale który dba tylko o to, co zewnętrzne? Ile z nim można być? Myślicie, że nie znajdzie się inny, jakiś przystojniejszy? Ja nie mówię o tym, że już teraz ma być człowiek, nie wiadomo jak, bardzo bogaty duchowo. To jest pewien proces. Tylko czy jest pewien plan? Czy do czegoś się dochodzi? Czy jest jakiś cel, tak jak jest projekt? Chcę, żeby mój dom wyglądał tak, tak i tak. I powoli, powoli ten dom stawiam. Zdobywam środki, zdobywam materiały, szukam ludzi, którzy mi to postawią. Chodzi mi o to, czy jest plan. Jakim chciałbym być człowiekiem? Jaki dom mojego życia chciałbym postawić? Przecież, prawdę mówiąc, już dzisiaj się kształtuje w was, dużo z tego się kształtuje. Jakim będziesz ojcem? Jakim będziesz mężem? Być może, jakim będziesz księdzem? To już dzisiaj się kształtuje. To nie jest pstryk. To, że nas wyświęcili w katedrze siedleckiej, to nie spowodowało to, że przez 6 lat seminarium byłem innym człowiekiem. Nagle pstryk, święcenia, odmienienie o 180 stopni, zupełnie inny człowiek, Boży kapłan od razu. Też to jest praca w tym kierunku. Jakim chciałbym być człowiekiem? I Ewangelia nam podpowiada jedną rzecz i na tym skończę. Podpowiada nam o fundamencie. Fundamencie. Mówiłem teraz na rekolekcjach do rodziców, bo wielu rodziców płacze przy konfesjonale. Nawet nie wiecie o tym. Zwłaszcza wtedy, kiedy dzieci poszły żyć zupełnie inaczej, niż się w domu wychowywało. Rozmowa z jednym z rodziców. No wszystko żeśmy wychowali tak, jak trzeba. Jest na swoim. Pierwsze dziecko chrzciła. Mowa o córce. Później drugie, trzecie już nieochrzczone. Pewnie w waszych rodzinach i w mojej rodzinie jest podobnie. Ludzie nie chodzą do kościoła, nie żyją sakramentami i rodzice płaczą. Co żeśmy nie tak zrobili?
I wtedy zawsze ich staram się pocieszać, nie dla takiego uspokajania, tylko mówię tak, jakżeście tak dobry fundament, to nawet jak ktoś krzywo ściany buduje, nie po tym fundamencie, to można to rozwalić, bo jest z powrotem na czym postawić. Ale jak nie ma fundamentu, to możesz wywalić taką chawirę, taką chałupę, że wszyscy będą cmokać z zazdrości. Ale to się wszystko rozwali. Co jest fundamentem? Co jest fundamentem tego mojego życia? Na czym to życie mam zbudować? Co jest takim fundamentem, a co jest tylko dodatkiem? No właśnie, ten projekt, jak budować? Jakim chcę być człowiekiem? A po drugie, na czym budować? Popatrzcie na swoje rodziny, popatrzcie na rodziny swoich przyjaciół, ludzi z klasy. Jak macie jakieś relacje, rozmawiacie ze sobą, to może warto było czasami o tym porozmawiać. Co nie zadziałało w niektórych rodzinach? Ja z przerażeniem patrzę, waszych rodzin wszystkich nie znam, co niektóre, co nieco już, po rozmowach z rodzicami. Ale tak patrzę w szkole, mam klasy, gdzie praktycznie połowa, jak nie więcej, to rozbite rodziny. Można zapytać, co nie pykło? Co spowodowało, że niestety ta budowla została rozwalona? Co było fundamentem? Kasa? Atrakcyjność? Co było fundamentem tej budowy, tego małżeństwa? Takie pytania zostawiam was z tym Adwentem. Bo Adwent jest czasem czekania. I tak jak wspomniałem na samym początku mszy świętej, ktoś naprawdę fajną myśl powiedział, bardzo nam się spodobała. To nie tylko to, że ja czekam na Boga, to Bóg czeka na mnie. Ciągle czeka na mnie. Nie wiem, ile lat już Bóg czeka na mnie. Może miesięcy, może nie lat, może tygodni. Ile Bóg czeka na mnie? Ile trwa ten Adwent? Mój Adwent, jak Pan Bóg da dożyć do Wigilii, do Bożego Narodzenia, będzie trwał 21 dni praktycznie, 22. Bo jest krótki w tym roku. A ile Bóg czeka na mnie? Ile jeszcze będzie czekał? Kto to wie? Co chcę zbudować? I na czym chcę zbudować? To takie adwentowe pytania. I z tymi pytaniami zostańcie. Amen.